Witajcie kochani, dzwonicie, piszecie, pytając: panie zarządco Tomaszu, jak teraz wygląda pałac, co tam się w ogóle dzieje? Otóż niesamowita niespodzianka, kochani, choinka, za którą bardzo serdecznie dziękujemy panu Pawłowi, okazała, blisko 10-metrowa, której na pewno nie powstydziłby się sam budowniczy i fundator pałacu hrabia Feliks Antoni Łoś. Skorzystam jeszcze z okazji, że dopiero wkroczyliśmy w nowy rok. Tak więc wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka, bo to zdrowie po prostu jest najważniejsze. Szczęścia i wszelkiej pomyślności, po prostu niech nam się darzy w tym nowym 2019 roku.